Panie Sławku, jak emocje po skoku? Niesamowite po prostu. Strach? Strach straszliwy i ulga teraz, rzecz po wszystkim. Czuję, jakby był naładowany, nie wiem. Chce pan powtórzyć skok? Jak będzie okazja? Zastanowię się 10 minut jeszcze. Panie pułkowniku, czy młodzież garnie się do wojska? Młodzież się garnie do wojska, ale żeby się tam dostać, to trzeba tam do czegoś, z czymś przyjść. W związku z tym te dzisiejsze skoki, te jutrzejsze skoki, te, które były rok temu i te, które pewnie zapewne będą w roku następnym. To świadczy o tym, że młodzież coś na celu ma, skoro ryzykuje tymi skokami, cieszy się nimi, bawi się i chce skakać. Dzisiaj jesteśmy już na półmetku skoków, połowa skaczących już ma za sobą pierwszy skok, została druga część jeszcze do skakania, to jeszcze około 4 wyloty i jutro 10 wylotów co najmniej. Także mamy ekipę mocną, w tym roku skacze 35 osób, w tym 3 nauczycieli, kilku uczniów skacze drugi raz, ale liczy się ilość skaczących, więc jesteśmy dumni z tego, że tak ładnie to wszystko idzie, że młodzież chce, że się nie boi, że pokazuje, że jesteśmy coś warci jako przyszli, być może oni jako przyszli żołnierze. Jak emocje po skoku? Jezus, masakra, jest świetnie, naprawdę, polecam. Wybrać ZDZ to takie wrażenie tylko tutaj. A dlaczego wybrałaś tą szkołę? No właśnie do takich sytuacji, że takie później są tutaj skoki spadochronowe, strzelnice. Czyli dzieje się? No, dużo. Dzięki. Jezu, nie mogę mówić.